Proszę Państwa, wśród polskich entuzjastów Majdanu i Majdaniarzy na Ukrainie zapanowała konsternacja, bo oto okazało się, że nasi dotychczasowi ulubieńcy, to znaczy Kliczko i Arseniuk, właściwie nie kontrolują sytuacji. Tam tak naprawdę jedyną siłą, która tam nadaje ton i coraz bardziej jest to widoczne, są banderowcy. No i jakoś tam można było to ukrywać do pewnego czasu, dopóki jeden z tych przywódców prawdziwych nie dał głosu i powiedział, że Przemyśl powinien wrócić do Ukrainy. No i w tym momencie zapanowała konsternacja, bo tego się nie spodziewali. To można oczywiście tam udawać demokratę i tak dalej, ale to już przestaje być zabawne. No i jaka była reakcja? Otóż całe bęcwalstwo naszych umiłowanych przywódców, tych karierowiczów cholernych, wylazło na wierzch. Pan Paweł Zalewski, który jest chyba takim eurodeputowanym, a jednocześnie się zajmował sprawami zagranicznymi w różnych partiach zresztą, powiedział, że to jest rosyjska prowokacja. No, po prostu bęcwalstwo tych ludzi przekracza wszelkie granice. Już nie mówię śmieszności, ale łajdactwa, bo cokolwiek by nie powiedzieć, to banderowcy nie są rosyjskim wynalazkiem. No, tutaj już Rosji oskarżyć o to się nie da. Jeżeli już, no to prędzej naszą złotą panią, że ich tam po cichu ekscytuje. Ale nawet i bez tego, banderowcy tak naprawdę są jedyną siłą polityczną poza oligarchami i poza tajniakami, która jest w stanie Ukrainę do czegokolwiek poderwać. Pokazało się, że właśnie tylko banderowcy mają organizację w terenie, na prowincji. Mają swoje komórki, mają swoich ludzi zdyscyplinowanych, którzy na rozkaz blokują drogi, zajmują administracyjne budynki i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem bokser Kliczko to jest telewizyjna wydmuszka. On może jest popularny, ale z innych powodów. Natomiast tego rodzaju organizacji on nie ma. Podobnie Arseniuk, który po prostu fartuszkowym majątkiem przy Julii Tymoszenko się wspomógł. No i to jest taki facet, który musi pod czyjąś spódnicą przebywać, bo sam to są pokojowe pieski, mówiąc krótko, a banderowcy to są po prostu gończe psy. No i oni rzeczywiście, to się teraz okazało. Warto zwrócić uwagę, że ale to konsternacja naszych umiłowanych przywódców to jest jedna sprawa, to tylko pokazuje całe bęcwalstwo i brak jakiegokolwiek szerszej myśli politycznej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że właśnie pod naciskiem banderowców opozycja odrzuciła wszystkie właściwie pojednawcze gesty prezydenta Janukowicza, który nawet zmusił, no prezydenta Janukowicza, oligarchów oczywiście, Rinata Achmietowa i innych, oni tak nakręcili parlament ukraiński, tym razem w drugą stronę, jak przed tygodniem uchwalił te surowe prawa, to teraz równie skwapliwie je anulował, z wyjątkiem pod jednym warunkiem, że trzeba opuścić, ci demonstranci powinni opuścić te budynki rządowe, które zajęli. No właśnie tego warunku banderowcy wykonać nie chcą, dlatego odrzucają nawet i ten gest. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo wprawdzie prezydent Janukowicz jest na zwolnieniu lekarskim, bo się przeziębił. O, trudno, żeby się nie przeziębił w takiej sytuacji. Ale dzisiaj rano wojsko oficjalnie wezwało go do ogłoszenia stanu wyjątkowego, żeby zapobiec, jak to nazwali, dezintegracji, możliwej dezintegracji państwa. Najwyraźniej już w ocenie wyższego dowództwa armii ukraińskiej takie niebezpieczeństwo się na horyzoncie pojawiło, o czym mówiłem od samego początku, że trwa przeciąganie Ukrainy. Jeśli
jedni i drudzy mocniej pociągną, to państwo może tego nie wytrzymać i zostanie rozerwane, być może w atmosferze wojny domowej. Tymczasem, proszę państwa, w naszym nieszczęśliwym kraju teraz czekamy po pierwsze na rozwój wypadków na Ukrainie. Widać wyraźnie, że Polska nie ma wpływu na rozwój tych wypadków, że jest po prostu tylko podskakuje, pokrzykuje, kibicuje, nie jest prawdziwym graczem na europejskiej scenie, tylko raczej takim pełni upokarzającą rolę kibica polityki europejskiej. No ale to trudno, tak jest. Mamy państwo rozbrojone, mamy państwo słabe, kierowane przez bęcwałów, więc trudno, żeby było inaczej. Jeżeli nawet my to widzimy, to tym bardziej wytrawni dyplomaci zagraniczni to widzą. No i Ukraińcy też to widzą, że trzeba się dogadywać z prawdziwymi graczami, a nie z jakimiś bęcwałami, którzy nic nie mają w polityce europejskiej do powiedzenia. Więc korzystając z tego, że nic na razie jesteśmy w takim stanie zawieszenia, nawet kibicować nie bardzo wiadomo komu teraz, bo banderowcem już nie wypada, Gazeta Wyborcza ratuje się pokazywaniem ofiar, jakie to brutalna tam milicja i tak dalej, to zawsze można tam tę lukę wypełnić taką informacyjną, prawda, takimi żywnymi opowieściami. No ale tymczasem tutaj zabrał głos pan generał Marek Dukaczewski, ostatni szef rozwiązanych wojskowych służb informacyjnych, których już nie ma, tak samo jak izraelskiej broni jądrowej i innych rzeczy, które się z niebytu tam gdzieś czasami wyłaniają, że po pierwsze, że powiedział, co powinno być miodem na moje serce skołatane, dlatego że potwierdza moją ulubioną teorię spiskową. Otóż on powiedział, że prezydent Prezio Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Mir nic konkretnego o tych tajnych więzieniach nie wiedzieli, tylko jakieś takie ogólne informacje o współpracy rozwiedek amerykańskiej i tubylczej, w co ja chętnie wierzę. Bo po cóż by rozwiedka miała wtajemniczać Prezia i Leszka Millera w takie rzeczy? Po co jeszcze może zażądałby jakieś działki z tych 15 milionów dolarów? Za tak, jak nie wiedział, to i nie trzeba mu tam żadnej działki dawać. To oczywiście potwierdza moją ulubioną teorię spiskową, ale nie to było głównym przedmiotem, że tak powiem, terrory generała Dukaczewskiego, bo generał Dukaczewski dopiero teraz ujawnił, widocznie teraz już można takie rzeczy ujawniać, że w 2004 roku groziły Polsce straszliwe zamachy Al-Kaidy. Al-Kaida planowała te zamachy w pocie czoła, i wojskowe służby informacyjne te zamachy udaremniły. Przypomina mi to operację Menora, podjętą przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której nawet okazało się, że byłem figurantem tutaj w tej aferze, Waldemar Łysiak, Jerzy Robert Nowak i ja. Chodziło o to, że przed rocznicą powstania w getcie warszawskim tajniacy z ABW wykombinowali sobie, że grożą tutaj jakieś serie straszliwych zamachów przeciwko Żydom, właśnie nie bardzo wiadomo komu. No i rozumiem, że ja te zamachy miałbym tutaj przeprowadzać. No i dzięki energicznej akcji operacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego żaden zamach się nie odbył, zostały udaremnione. No myślę, że niezłe premie tam poszły za taką. A to wszystko jeszcze jest inspirowane jedną taką historią z biblijnej księgi Jonasza ze Starego Testamentu. Otóż Jonasz na polecenie Pana Boga poszedł do Niniwy, żeby ostrzec tamtejszych Niniwiaków, że jak się dalej będą bisurmanić, to grozi im zagłada, miastu grozi zagłada. No więc oni potraktowali ostrzeżenie Jonasza serio, przestali się bisurmanić, włożyli worek pokutny, no i zagłada została odwołana, prawda? Żadnej zagłady nie było, nic się nie stało. Więc to dokładnie taki sam schemat, w ten sam schemat się wpisuje pan generał Dukaczewski tymi swoimi przechwałkami. Rozumiem, że te przechwałki o tym zamachu, który Al-Kaida planowała,
mają przesłonić wstydliwą sprawę 15 milionów dolarów, a jeszcze w dodatku 300 tysięcy wzięli, naciągnęli CIA na 300 tysięcy pod pretekstem zainstalowania kamer monitorujących w tej sali tortureńskiej. Otóż sprawdziłem w internecie, zestaw kamer monitorujących kosztuje 1100 zł, 4 kamery, więc nieźle musieli nabajerować tych Amerykanów, a tamci nawet nie zadali sobie trudu sprawdzenia, ile to kosztuje. Myślę, że te 300 tysięcy dolarów to była taka ekstra jeszcze na papierosy i na prezerwatywy dostali, żeby tam mieli jakieś rozrywki. No tajniakom też się coś od życia należy.